Pani Marszałek, Wysoka Izbo, pragnę podziękować Komitetowi Inicjatywy Ustawodawczej za trud włożony w przygotowanie tej ustawy. Jestem dumny z tego, że 347 tysięcy matek i ojców, podpisując się pod projektem, pokazało, że dla nich najważniejsze jest dobro dziecka. W pełni podpisuję się pod rozwiązaniami proponowanymi przez Komitet Obywatelski. Rozwiązania te uporządkują i naprawią polską oświatę. Niestety oświata jest systematycznie niszczona przez rząd PO-PSL. Samorządowcy mają dość ciężarów, jakie na nich nakłada rząd. Nauczyciele mają dość ewaluacji i biurokracji w szkołach. Rodzice mają dość eksperymentów na ich dzieciach. Dlatego apeluję do państwa posłów koalicji rządowej. Pochylcie się nad tym projektem, przyznajcie się do swoich błędów, wycofajcie się z irracjonalnych pomysłów, uratujmy polską oświatę. Mam pytanie do pana ministra. Dlaczego rząd kilka lat temu ograniczył uprawnienia kuratorów oświaty? Chodzi m.in. o pozbawienie wpływu kuratora na decyzję o likwidacji szkoły. Dzisiaj widzimy tego efekty. Zamykane są szkoły, kuratorzy są bezradni. Dlaczego państwo pozbawiło się wpływu na sieć placówek oświatowych? Kolejne pytanie dotyczy subwencji oświatowej na przedszkola. Dzisiaj jest to zadanie własne samorządów. Nie mają one na to pieniędzy. Czy rząd zamierza wprowadzić w najbliższym czasie subwencję oświatową na przedszkola?